Z listu do Hebrajczyków. Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Są dwie postawy wychowawcze wobec osób, które się wychowuje, wobec na przykład dzieci, które nie są zgodne z duchem Ewangelii. Pierwsza postawa to jest takie nadmierne chronienie dziecka za wszelką cenę, żeby jak najpóźniej mogło zetrzeć się z trudnościami i problemami życiowymi. Ale druga postawa, nie wiem, czy nie jest gorsza od tej pierwszej. Otóż kiedy dziecko przeżywa trudności i przeżywa problemy, takie zostawienie tego dziecka, żeby właśnie się hartowało, ale okazuje się, że dziecko, które nie potrafi jeszcze dobrze jakby zanalizować tej sytuacji, jeżeli z nim nie rozmawiamy na temat tego, że cierpienie przyjęte może być twórcze i może umocnić jego charakter, to wtedy to dziecko przeżywa samotność. Pan Jezus, dzisiaj autor listu do Hebrajczyków mówi o Panu Jezusie, że nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Myślę, że doświadczenia życiowe, dobrze zreflektowane, pozwalają umacniać charakter młodego człowieka.